Na skutek decyzji wojewody o stworzeniu Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie, dyspozytornia znajdująca się w budynku Straży Pożarnej w Ełku już nie wysyła karetek. Od nowego roku wszystkie zgłoszenia na numer 999 są automatycznie kierowane do olsztyńskiego centrum. Prowadzony jest taki proces budowy systemu powiadamiania ratunkowego na szczeblu ministra spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem zdrowia. Zgodnie z ostatnimi planami ministerstwa na terenie każdego województwa ma być jedno centrum powiadamiania ratunkowego, które ma przyjmować zgłoszenia z całego województwa. Nowy system ma możliwość lokalizacji rozmówcy, gdy ten ma problemy z określeniem miejsca pobytu. Po odebraniu zgłoszenia operator wypełnia formatkę zgłoszeniową i drogą elektroniczną przesyła ją do odpowiednich służb. Jak przekonuje kierownik działu pomocy doraźnej ratownictwa medycznego ProMedica, to, że zgłoszenie przyjmuje dyspozytor w Olsztynie, nie powinno budzić żadnych obaw. Chodzi o to, żeby ocenić prawidłowo stan pacjenta na podstawie zgłaszanych informacji przez osobę dzwoniącą i na podstawie tego podjąć właściwą decyzję. Właściwa decyzja to jest prawidłowo wyszkolony personel, a nie miejsce, gdzie ten personel przebywa. System działa już drugi miesiąc i jak na razie bezproblemowo. Nie ma żadnej zmiany w czasie przekazania tej informacji, jak również nie ma żadnej zmiany w kwestiach dotarcia na miejsce zdarzenia. Różnicy w sposobie pracy, odkąd dyspozycje wydawane są przez Olsztyn, nie odczuwają też ratownicy. Praca niczym się nie różni po prostu, czy był nasz CPR ełcki, który był powiadamiany. Mieliśmy zlecenia stąd, a z Olsztynem jest taka sama sytuacja, także żadnych rewelacji nie ma, jest po prostu praca jak każdego dnia. W przypadku awarii systemu łączności ośrodkami zastępczymi mają być wojewódzkie centra powiadamiania ratunkowego w Bydgoszczy i Lublinie, które automatycznie przejmą zgłoszenia. Numer 112 nadal funkcjonuje w Ełku zarówno dla telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych i odbierany jest przez Powiatowe Centrum Ratownicze. Dyżurni dokonują jakby kwalifikacji tej sprawy. Jeżeli ktoś zadzwoni na numer 112, ma jakiś konkretny problem. I w zależności od tego, do jakiej dziedziny ratowniczej się to kwalifikuje, czy jest to zadanie dla służb medycznych, czy dla straży pożarnej, czy dla policji, to przekazuje tą rozmowę w odpowiednie miejsce. Jak to zawsze bywa, czas zweryfikuje, czy wprowadzone zmiany przyniosą więcej szkody niż pożytku.